W środę 25 kwietnia w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się już 22 sesja. Tym razem porządek obrad liczył 14 punktów, jednak szybko został zmieniony przez burmistrza, który wycofał 2 punkty. W ich miejsce przewodniczący zaproponował punkt, w którym wystąpią goście z ważnymi informacjami. Jedna z nich dotyczyła przedsiębiorstwa usług komunalnych oraz osób, które mają z tą firmą podpisaną umowę. Wypowiadamy umowy wszystkie, włącznie ze zbieraniem, sortowaniem, wszystkie decyzje, które były wydawane dla tej firmy. Dlatego powstanie sytuacja na rynku mianowicie taka, że i prywatni mieszkańcy powiatu ostródzkiego, bo PUK jednak działał na szerokim spektrum, a także i jednostki i firmy, które miały z PUK-iem zawiązaną umowę, będą musiały teraz na rynku znaleźć operatora. Najważniejszym punktem obrad był jednak wybór nowej skarbnik. W miejsce Grażyny Gergoli, która odeszła na emeryturę, burmistrz zaproponował kandydaturę Hanny Kapica, która takie samo stanowisko pełniła w gminie Łukta. Jeden z radnych zapytał się kandydatki o ocenę budżetu. Realizacja podatku dochodowego od osób fizycznych przekroczyła ponad 100%, czyli to, co się planowało, jest w ponad 100% wykonane. Myślę, że trzeba być spokojnym. Dlatego kandydatura została poparta jednogłośnie. Na retransmisję 22. sesji Rady Miasta zapraszamy Państwa w najbliższy poniedziałek, 30 kwietnia.